lights after midnight. I was sure it was the last chance to change my life. My mother always said, don't care what people say. So I leave the city and open my new way. Trip. 5 minutes after midnight, I found my best way and I don't wanna go back. This is the best place I ever seen. I don't care what people say, but brother, it's just a dream. Witam wszystkich słuchaczy Radia RTM Staszic na 400. wydaniu Radia RTM Staszic. Tak, dzisiaj wyjątkowo z okazji jubileuszu 400. wydania program rozpoczął Bogumił Jakubowski. Witam cię, Bogumile, w studio. Witam. No i ta wyjątkowa audycja, 400. spotkanie ze słuchaczami, dzisiaj rozpocznie się od twojego reportażu. O, bardzo miło. To może opowiesz... Czego będziemy słuchać? Będziemy słuchać reportażu dotyczącym 10-lecia harcerstwa na Roztoczu, jak i w naszym kochanym Hrubieszowie. To będzie również zapowiedź wydarzenia, na które warto się udać. To prawda, zaskoczą nas naprawdę wielkie gwiazdy, nie tylko nasze lokalne, ale jak i z wielkiego miasta. Tak, to będzie impreza, która 15 września zgromadzi zapewne liczną publiczność. A my w tym wydaniu wracamy jeszcze do wydarzeń z wakacyjnych imprez, z festynu Dni Dobrosąsiedztwa Kryłów Kreciw 2017. Posłuchamy występu artystów z Ukrainy, a na zakończenie występu zespołu Karoliny Krawczuk. Wcześniej zapraszam na spotkanie z Bartoszem Kozłowskim, studentem trzeciego roku automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Tak więc cóż, zapraszam na spotkanie z Bogumiłem. Witam wszystkich słuchaczy. Z tej strony Bogumił, który ma dla was ciekawy reportaż, a na jaki temat, zaraz usłyszycie. Na mieście oraz na różnych wydarzeniach już można zauważyć wydarzenie, która odbędzie się 15 września, o nazwie Zlot 10-lecie ZHR na Roztoczu. Jak z samej nazwy można już się domyśleć, jest 10-lecie harcerstwa na Roztoczu. Będzie duża impreza. Od piątku do niedzieli, 15 września, władze miasta bardzo chętnie z nami współpracują. Wszystko już jest uzgodnione z władzami miasta. Nasi główni organizatorzy już szykują się i niecierpliwią. I na to wydarzenie zaprasza całe harcerstwo na Roztoczu, nasz kochany Hufiec. Na 10-leciu
Każdy mieszkaniec może do nas przyjść, jak nie tylko mieszkaniec. Wszyscy mieszkańcy oraz goście miasta są bardzo serdecznie zapraszani, aby wspólnie świętować nasze dziesięciolecie w harcerstwie. Ale jeszcze nie powiedziałem, co się tam będzie działo, a naprawdę będzie się działo. W dzień będzie można uczestniczyć w różnych grach terenowych, w różnych spotkaniach, zajęciach, warsztatach. Będzie możliwość uczestniczenia we mszy świętej, jak i spędzić miło czas z harcerzami. A wieczorem będą koncerty. Koncerty miejscowych gwiazd, jak i nie tylko. Będzie znany i lubiany raper Tau, który specjalnie dla nas wystąpi. Każdy z nas już spotkał się z harcerzami, ale nie każdy wie, kto to jest w ogóle. Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w skrócie ZHR-u, to nie tylko osoby, które przyjdą na apel, ładnie się pokażą w mundurze, ale oni robią coś więcej. W skrócie mówiąc, harcerstwo to przede wszystkim przyjaźń. Tam właśnie znajduje się przyjaciół, a nawet prawdziwych przyjaciół, trzeba to podkreślić, których łączy wspólna pasja, bo każdy oczywiście rozwija swoje zainteresowania, ale mamy jeden wspólny cel, aby dobrze spędzić wspólnie czas. W naszym pięknym krajobrazowym Hrubieszowie działają przy Kościele Świętego Ducha na ulicy Nowej kilka drużyn i groma. W naszym pięknym, majestatycznym Hrubieszowie przy Kościele Świętego Ducha na ulicy Nowej znajduje się gromada zuchowa, w której najmłodsi mogą miło spędzić czas i poszaleć sobie ze znajomymi. Jest również prężnie działająca pierwsza Hrubieszowska Drużyna Harcerek Sosna, pierwsza Hrubieszowska Drużyna Harcerzy Ogień, jak i siódma Hrubieszowska Drużyna Wędrowników Sztorm. Wszystko fajnie, ale co można zyskać wstępując do harcerstwa? Opowiem to na swoim przykładzie. W zasadzie są takie trzy główne rzeczy, które wyniosłem z harcerstwa. Umiesz, potrafisz, poradzisz sobie. Trudno znaleźć drugą taką organizację, gdzie naprawdę tak zaufano młodemu człowiekowi. Dzięki temu miałem możliwość uczenia się na swoich własnych błędach, poznawania siebie i pokonywania swoich słabości. Nie można pominąć współpracy, działań w grupie. Będąc w ZHR-ze, w harcerstwie, miałem okazję uczestniczyć na różnych wyjazdach harcerskich i mieć styczność z różnymi osobami. Nie zawsze było lekko z nimi, ale zawsze znajdowaliśmy ten wspólny język. Patrzę na to w sposób pozytywny, gdyż miałem okazję poznać argumentację i dialogować z osobami, które nie myślą tak samo jak ja i nie muszą w taki sam sposób myśleć. Uważam, że dużo mnie to nauczyło i nie przeszkadzało w życzliwej współpracy. I trzecia, najważniejsza rzecz, to są przyjaciele, tak jak już wcześniej wspominałem. Te przyjaźnie trwają nawet, kiedy już się nie pracuje razem w drużynie. Te przyjaźnie trwają nawet jak się czynnie nie uczestniczy w życiu harcerskim. Przyjaźń hartuje się w nadzwyczajnych warunkach i okolicznościach, które często nie są łatwe. To je hartuje, gdyż nie są to przyjaźnie, które kształtują się w warunkach wygodnych. Chyba właśnie przez to często trwają do dnia dzisiejszego. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Jest z nami Miłosz Zdun, 10-letni harcerz Hrubieszowa, w tym momencie drużynowy drugiej Hrubieszowskiej Gromady Zuchów. Miłosz, opowiedz nam trochę, jak powstało harcerstwo na Roztoczu, coś może o najstarszej drużynie właśnie tutaj u nas, o Ogniu. Byłeś przy tym, widziałeś to na własne oczy, przeżywałeś to doświadczenie od samego początku. Opowiedz coś nam o tym. Tego nie da się opowiedzieć, omijając ministrantów, którzy działali przy parafii jeszcze zanim powstało harcerstwo. Oczywiście byłem w tych ministrantach, prowadził to ksiądz Tomasz. O, było nas wtedy dużo. Prowadziliśmy taki mały wyścig z Mikołajem. W duchu było około 100 ministrantów, w Mikołaju niewielu mniej, więc można sobie wyobrazić, że w sumie cała młodzież hrubieszowska przewinęła się przez tych ministrantów. Ale w pewnym momencie zaczęło brakować czegoś, mimo tego, że z ministrantami były różne wyjazdy. Często jeździliśmy a to na basen, a to gdzieś nawet do lasu zdarzały się podchody. To brakowało w tym jakiejś takiej głębszej idei, czegoś takiego na co dzień. I właśnie w taki sposób powstała pierwsza drużyna. Wtedy tak niekoniecznie patrzyliśmy na to, wow, pierwsza na Roztoczu. No to była drużyna Ogień. Powstała ona 10 lat temu. Działa ona do dziś. Wtedy, zanim jeszcze w sumie Ogień powstał, powstała
inna drużyna, ale to już Harcerek, powstała drużyna Sosna, gdzie na początku właśnie, gdy tylko ksiądz Tomasz powiedział, że dziewczyny mogą brać udział w tym, co on organizuje, zrobił się tak ogromny boom, że tych harcerek było ponad 100 w jednej drużynie. Potem powoli trochę odpadały, no, przerzedziły się szeregi. Najbardziej chyba przerzedziły się szeregi w momencie, gdy odszedł ksiądz Tomasz i tam już ta drużyna zyskała taki normalny kształt, tak jak zwykle w drużynach jest osób, ale do tamtej pory to była ogromna drużyna. Jednak niedługo po tym, gdy powstała właśnie drużyna Harcerek Sosna, powstała też pierwsza chrubieszowska drużyna Harcerzy Ogień, która... Na początku może to nie było takie... tak dobrze prowadzone ani metodycznie, ani jakąś ścieżką harcerską. Obrzędowe spodnie do munduru to były jeansy, oczywiście adidaski. I tak to się prowadziło przez jakiś czas. Potem z czasem po prostu zaczęte były wprowadzane, znaczy były wprowadzane coraz jakieś zmiany od tych spodni, że pilnowaliśmy, żeby to były czarne jeszcze wtedy spodnie, do momentu, no, potem jeszcze buty, potem pilnowaliśmy, żeby jak mają krótkie spodnie, to żeby ładnie getry, wywijki, potem się także zmieniło na to, że te spodnie nie mają być czarne, tylko mają być zielone. Jeżeli chodzi też o prowadzenie, no, nawet widać to na podstawie samych podchodów, gdzie w tym momencie te podchody są ciche. Kiedyś podchody polegały na tym, że żeby kogoś wyeliminować, trzeba było go położyć na 10 sekund. Doprowadzało to do takich sytuacji, że te podchody tak naprawdę nigdy się nie kończyły. Także w dzień trwały, człowiek bał się wyjść do latryny, w każdym momencie mógł zostać porwany, ale no, wtedy się działo. W ogóle nawet pamiętam, jak byliśmy na biwaku, to porwali komendanta biwaku całego i kucharza. No, że komendantem biwaku był ksiądz Tomasz, to aby go odbić, ruszyliśmy od razu, kucharza uwolniliśmy przez przypadek. Robił strasznie niedobre jedzenie. Zawsze musiał przypalić mleko, zawsze rozgotować kluski. Tak... Ale no to właśnie takie jedne z pierwszych wyjazdów, gdzie jeszcze wtedy nawet nie miałem munduru, bo byłem przez 2 tygodnie w Zuchach, bo jeszcze nie było powiedziane tak naprawdę, w jakim wieku przechodzi się z Zuchów do harcerzy. Byłem właśnie w Zuchach przy tworzeniu, znaczy wymyślaniu koloru chust, byłem przy wymyślaniu nazwy. Kiedyś myślałem, że naprawdę miałem na to wpływ. No. W tym momencie, jak zostałem zuchmistrzem, trochę się zmieniło. Ale dalej miło to wspominam. A więc jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam na zlot dziesięciolecia, o którym już niedługo będzie się mówić głośno. 15 września, jak i wcześniej. Mówił dla Państwa Bogumił Jakubowski. Do usłyszenia. Tak więc harcerze szykują się do swojego jubileuszu, a ja zapraszam na spotkanie z artystami z Ukrainy, którzy występowali na festynie Dni Dobro Sąsiedztwa w Kryłowie. To prawda, bardzo mile nas zaskoczyli swoimi występami. Dzień dobry, czy mógłby nam się pan przedstawić? Jestem przewodniczący Rady Hromady Wsi Litowierz z Ukrainy. Widzę pana w stroju ludowym. Czy będzie pan dzisiaj występował? Tak, chyba tak. Będziemy śpiewać. Czy mógł pan opowiedzieć o swoim zespole? Bo widzę tu akordeon. Jest naprawdę... No. To jest nasz zespół. Nazywa się Czysta Krynica. Z Litowierza. Jest to jakiś zespół narodowy. Pieśni. Czy długo się przygotowywaliście do dzisiejszego występu? Nie, my jesteśmy zawsze gotowi, bo zawsze jeździmy po wioskach
coraz jedziemy do Polski, bo mamy takie podpisaną umowę z gminą Idolgowiczą w okresie kultury i jeździmy z takimi koncertami do nich. Będziemy mieć 20 sierpnia też dożynki w Dolgowiczowie i będziemy też śpiewać tam. A co pan myśli o Dniu Dobrosąsiedztwa, o naszych przekraczaniu granic? Co ja myślę, że te dni dobrosąsiedztwa to jest potrzebna rzecz jak dla nas, dla Ukraińców, tak i dla was, dla Polaków. Myślimy, że mieć dobrych sąsiadów to jest wielka sprawa i mówię, że najlepszy przyjaciel to jest dobry sąsiad. Tak ono jest w życiu i chcemy, żeby nie tylko jeździliśmy po tych mostach pontonowych, a przekręczali, że to w przyszłości był taki most przyjaźni, miłości dla wszystkich nas, dla narodu Ukrainy i Polski. Dziękuję bardzo i życzę udanego dnia. Dziękuję bardzo. Bye.
piane perši den tebe ljublju, a vese odno ljubov moju, hovodno ne poničaješ ti, ne daruješ mi ti jak zavždi, za tobою hoću načeti i čekaju tak na pogled ti, ti i svi skazati što ljublju. Молю без вагання будь.
вчорашнього неба. Подивлюсь це в очі мою, без вагання, будь мені найпершим, будь моїм. Подивлюся в очі, пригорнусь до тебе. Чи молю без вагання, будь мені найпершим, будь моїм bardzo. Z Królowa przenosimy się do studia Radia RTM Staszic, a tam już czeka nasz absolwent, student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Bartosz Kozłowski. Pozdrawiamy cię, Bartku. Witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj w studiu Radia RTM Staszic nasz absolwent, no i stały bywalec Radia RTM, Bartek Kozłowski. Witam cię, Bartku. Witam. Wakacje, wakacje to jest czas, kiedy odwiedzamy rodzinne strony. Bartku, jak odbierasz Chrubieszów po kolejnym roku pobytu w Krakowie? Jak odbieram Chrubieszów? Myślę, że powiem tak, każdy przyjazd do rodzinnego miasta sprawia mi dużo przyjemności, dużo wspomnień wraca. Na przykład jak wjeżdżam do miasta, no to zauważam
miejsca, na przykład przejeżdżam koło szkoły podstawowej numer 3, do której uczęszczałem. Bardzo wiele mam miłych wspomnień wtedy, jak przejeżdżam koło liceum. Również z każdych innych miejsc po prostu przypominają mi się różne miłe wspomnienia. No na pewno jest to też czas spotkania z rodziną, czyli też bardzo, bardzo fajny czas. Tak, to oczywiste reakcje każdego z nas. Każdy, kto z jakichś tam powodów opuścił rodzinne strony, powraca i czuje to samo. Co u ciebie słychać, Bartku? Przypomnij nam, naszym słuchaczom, co aktualnie porabiasz. No, aktualnie jestem po zakończeniu trzeciego roku automatyki i robotyki na wydziale w skrócie elektrycznym AGH w Krakowie. I aktualnie zajmuję się pracą, w której przygotowuję autonomicznego drona. I myślę, że dużo nie mogę o tym powiedzieć, ale na pewno mogę powiedzieć, że idąc do pracy wyobrażałem sobie, że jest to dużo prostsze, aniżeli jest to w rzeczywistości. I myślę, że to osobom, które będą szły do pracy jakiejś takiej związanej z elektroniką, od razu należy powiedzieć coś takiego. To, co wydaje się proste, wcale nie jest proste, bo nagle okazuje się, że po drodze pojawia się 1000 rzeczy, które to utrudnią. Ja ciągle powtarzam, że w technice diabeł siedzi w szczegółach, w drobiazgach, które potrafią wyłączyć z funkcjonowania bardzo ambitną konstrukcję z bardzo prozaicznej przyczyny. No ale niestety taka jest rola inżyniera, aby z takimi problemami się mógł zmierzyć i żeby je rozwiązywał. Jak na twoim roku twoi koledzy, koleżanki przygotowują się do już działalności takiej profesjonalnej? To znaczy, jeśli chodzi o to, to wiem, że część moich kolegów już od drugiego roku zajmuje się na przykład pracą w jakichś korporacjach. Część, na przykład, są takie jednostki akurat, które do ostatniego momentu nawet nie dały rady sobie jakby, może nie tyle nie dały rady, co po prostu nie znalazły sobie praktyk, więc miały dosyć ciepło za kołnierzem w momencie, kiedy trzeba było już dostarczyć wszystkie dokumenty z tym związane, no bo tutaj przypomnę, że na trzecim roku obowiązują nas praktyki w wakacje, znaczy w teorii w wakacje, no oczywiście, jeżeli ktoś odbędzie wcześniej, no to odbędzie wcześniej. No a część pewnie rozpocznie pracę już po tych praktykach, czyli jako no, sprawdzone osoby, które firma po prostu później zechce no, zatrudnić, więc myślę, że no, jakby jest to podzielone, ale każdy już coś w jakimś tam kierunku robi. Generalnie można powiedzieć, że absolwenci studiów politechnicznych nie mają problemów z podjęciem pracy, to chyba raczej praca szuka absolwentów, a nie absolwenci pracy. Myślę, że to akurat zależy od kierunku tak naprawdę, bo jest mi akurat trudno się wypowiedzieć na ten temat, ale wydaje mi się, że osobom o właśnie takim wykształceniu, na przykład elektronicznym, może też związanym z informatyką, bo na przykład właśnie u nas tutaj na wydziale elektrycznym no, jesteśmy bardziej nastawieni na programowanie na przykład niż na mechanikę, tak jak na sąsiednim wydziale mechanicznym, gdzie nie mówię, że to jedno czy drugie jest lepsze lub gorsze. Natomiast tutaj bym właśnie powiedział, że być może właśnie takim osobom jest łatwiej znaleźć pracę niż osobom po na przykład po prostu kierunkach, na przykład no może z Wydziału Górnictwa i Geodezji, no bo powiedzmy to są może takie trochę bardziej jakby no mniej rozwijające się dziedziny, znaczy mogę się tutaj mylić, to zastrzegam, bo jakby nie trzymam ręki na pulsie, ale słuchając wiadomości słyszymy raczej o odkryciach w dziedzinie no właśnie jakichś algorytmów, sztucznych inteligencji i tym związanych rzeczy, aniżeli no właśnie no, innych na przykład związanych właśnie z tym z dziedzinami studiowanymi na tym wydziale, o którym wspomniałem. Automatyka dociera właściwie już do wszystkich obszarów naszego życia codziennego, tak więc specjalistów, którzy będą czuwali nad tym, aby te nasze środowisko techniczne funkcjonowało prawidłowo, będzie coraz bardziej potrzeba. No i w taki sposób może nie widoczny dla nas, ale stajemy się zależni od
coraz to nowszych rozwiązań technologicznych. Za chwilę sztuczna inteligencja zacznie za nas decydować o wielu rzeczach. Może to zabrzmi trochę tak katastroficznie, ale właśnie, Bartku, co słychać w robotyce? To znaczy, tutaj właśnie jak Sor mówił, to przyszło mi na myśl to, co ostatnio słyszałem na konferencji automatyki, która odbyła się właśnie u nas na wydziale i na której uczestniczyłem. Oczywiście jako widz, może kiedyś jako prelegent. Zobaczymy. I tutaj przypomniały mi się dwie rzeczy. Właściwie pierwsza to jest to, że tutaj Sor wspomina o sztucznej inteligencji i tu od razu jakby połączę drugi fakt. Francja, chyba Francja, jeśli dobrze pamiętam, w 2020 albo 2022 ma zakazać rejestracji nowych aut z silnikami spalinowymi, czyli będzie można rejestrować tylko auta elektryczne. Znaczy nie wiem, czy to już przeszło ta ustawa, czy nie. Niemniej na pewno jest projekt. I tutaj zaświtało mi od razu też to, że jeśli chodzi o auto elektryczne, oglądałem taki bardzo fajny film, na którym widać, jak autopilot z samochodów firmy Tesla, oczywiście Elona Muska, przewiduje i to z taką, można powiedzieć, przerażającą dokładnością i w ogóle czasem wyprzedzenia wypadki. Był to taki filmik ukazujący moment, w którym autopilot, tu właśnie nie jestem pewien, czy był samochód w autopilocie, czy prowadził go kierowca, ale autopilot sygnalizował zagrożenie i przejmował władzę nad samochodem w momencie, kiedy właśnie to zagrożenie zostało wykryte i unikał tego wypadku, który potem kierowca mógł zaobserwować na przykład przed swoją maską. Oczywiście samochód był nieuszkodzony jego. Więc można powiedzieć, że to jest nieco przerażające, ale z drugiej strony, cóż, może tak ma wyglądać przyszłość, że człowiek musi być jednak trochę odsuwany od niektórych rzeczy, chociaż mimo tego, że właśnie kształcę się w kierunku automatyki i tego wszystkiego, to też mnie to przeraża. No już takie autorytety jak Stephen Hopkins czy Bill Gates przestrzegają ludzi, naszą cywilizację całą przed uwolnieniem sztucznej inteligencji, która może wymknąć się spod kontroli. Może to troszkę jest katastroficzne spojrzenie na przyszłość, no, ale trzeba rozważać różne koncepcje, żeby jednak w jakiś rozsądny sposób prowadzić ten rozwój naszej cywilizacji. No ale to jest już zadanie kolejnych pokoleń, które wchodzą na rynek pracy, ale również ci, którzy myślą o studiach, jeszcze rozpoczynając naukę w liceum. No, może jakieś parę sugestii dla młodych słuchaczy, którzy teraz szykują się do nauki w naszej szkole. Jakieś sugestie. Wydaje mi się, że na pewno sugestią jest to, abyście szukali waszych tematów zainteresowań. W sensie chodzi mi o to, że często osoby jeszcze w trzeciej klasie liceum nie potrafią powiedzieć, co je interesuje. To znaczy, powiedzmy, że na przykład może pójdę na te studia, a może na tamte i zastanawia się jakaś ta osoba. I myślę, że to nie jest dobry kierunek, że pójść na jakieś studia i no może mi podpasują. Wydaje mi się, że oprócz samej nauki w liceum, może to nawet należy zacząć robić w gimnazjum, to należy po prostu w jakiś sposób poszerzać swoje horyzonty i szukać tego, co się nam podoba, co nas fascynuje. I no nieważne, czy to jest właśnie jakaś elektronika, automatyka, nie wiem, bycie lekarzem, bycie pielęgniarzem, kimkolwiek. Myślę, że należy się jakby szukać inspiracji. Na pewno szukać inspiracji, może osób, które by właśnie zainspirowały do tego, żeby wybrać jakiś kierunek, którym chcielibyśmy się rozwijać, a nie raczej być osobą taką bierną, która, że pójdę tam, gdzie mnie życie rzuci. Także to jest akurat zły kierunek, więc myślę, że trzeba się po prostu interesować, szukać tego, co nam leży jakby w sercu głęboko i może jeszcze nie jest odkryte. No dzisiaj to jest o wiele łatwiejsze niż kiedyś, ponieważ
możliwości śledzenia tego, co się dzieje na świecie dzięki systemom obecnie transmisji danych, czyli po prostu dzięki internetowi mamy dostęp do wszystkiego. Teraz tylko istotne jest to, ażeby uruchomić taką własną aktywność i żeby po prostu przymierzyć się do tego, co nas czeka. A zresztą mądrość sprzed wieków, chińskie przysłowie mówi, że rób to, co lubisz, a całe życie nie będziesz pracował, więc to jest, wydaje mi się, najlepsza sugestia dla wyboru swojego kierunku nauki i swojej dalszej profesji. No i cóż, Bartku, jak jeszcze przy tak intensywnej pracy spędzasz czas w Krakowie? Jak wygląda życie studenckie, nie tylko związane z nauką i z pracą? Powiem tak, zaczynając wakacje i mając przed sobą perspektywę pracy przez lipiec i sierpień, wyobrażałem sobie to troszeczkę inaczej, ponieważ nie myślałem, że będę tym aż tak zmęczony. Okazuje się, że jednak praca praktycznie na cały etat, bo tak się staram być w pracy, jest jednak niełatwą rzeczą i często po tym, jak już wrócę z biura, no to po prostu idę spać i potem budzę się wieczorem i powiedzmy albo biorę się za pracę inżynierską, albo może coś tam sobie udubię, albo po prostu odpoczywam, gdzie ten odpoczynek no albo jest związany czymś związanym z komputerem, nie ukrywam, że lubię sobie posiedzieć, albo jest na przykład rowerem, jakimś spotkaniem z przyjaciółmi. Myślę, że na tym skupia się akurat na pewno moja egzystencja poza pracą. Sądzę, że nie tylko ty, ale wielu studentów obecnie tak właśnie funkcjonuje, że już na studiach rozpoczyna swoją pracę zawodową. Czy nie odbija się to generalnie na życiu studenckim? Bo przecież kiedyś studenci to był wzór takiej aktywności artystycznej, takiej fantazji, takiego życia pełnego różnych ciekawych, wesołych działań. Kluby studenckie, festiwale studenckie, juwenalia. Jak teraz to wygląda? To znaczy, jeśli chodzi o te rzeczy, to raczej jest to domena samego roku akademickiego. Jednak wakacje to jest czas wyjazdów, czas, kiedy miasta po prostu wyludniają się ze studentów i, nazwijmy to, nie ma co oczekiwać ich dużej aktywności wtedy. Natomiast jeśli chodzi o właśnie rok akademicki, to wszystko jest, powiedziałbym, że raczej w normie, bo juwenalia jak zwykle są po prostu, można powiedzieć, kolokwialnie z pompą. Są koncerty, są różne inne eventy. Natomiast jeśli chodzi o jakąś inną działalność, myślę, że również często można spotkać studentów, którzy chociażby grają na ulicach Krakowa, bo widziałem ich takich, więc myślę, że chyba wszystko jest w normie. Czyli nie jest jeszcze tak źle. Raczej nie. Świetnie. Dziękuję, Bartku, za odwiedziny w studiu naszego radia. Mam nadzieję, że przy kolejnej okazji znowu nas odwiedzisz. A teraz cóż, no, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Gwiazdą wieczoru festynu Dni Dobrosąsiedztwa był zespół Piersi, ale przed gwiazdą wieczoru występował zespół Karoliny Krawczuk. Zagrali fantastycznie. Zapraszam do posłuchania obszernego fragmentu tego koncertu. Jesteśmy zespołem w takim składzie. Stosunkowo to jest nasz w sumie pierwszy koncert. Tak naprawdę. Tak naprawdę. To perkusista tylko jest ze mną w sumie od długo, długo. I teraz tą piosenkę, którą zaśpiewamy, jest to piosenka, która jest chyba ulubioną piosenką. Ulubioną piosenką żony naszego gitarzysty. Także z tego miejsca pozdrawiamy Karolę. Piosenka nosi tytuł Ship to Wreck. Right.
kochani, następny utwór nosi tytuł Starlight i pochodzi z repertuaru Muse. Za chwilę będą piosenki, które mam nadzieję, że pomożecie nam wspólnie zaśpiewać. Będzie to między innymi Wehikuł Czasu. Tamta dziewczyna, już widzę, Wehikuł ma swoich fanów. Będzie mocniej. Także przed wami bardzo znany kawałek i mam nadzieję, że wszyscy pomożecie zaśpiewać go Rafałowi, dla którego ogromne brawa poprosimy na zachętę. Super, kochani. Rafał zaśpiewa wam Wehikuł Czasu. Słuchajcie, kochani, nie ma takiej opcji, żebyście mi nie pomogli. Żebyście mi nie pomogli w tym wehikule. Także pojedziemy razem. Cały crew, znacie wehikuł? A pomożecie mi zaśpiewać? Dacie czadu? Jedziemy. Jedziemy.
pamiętam dobrze ideał swój. Marzeniami żyłem jak król. Siódma rano to dla mnie noc. Pracować się nie chciałem, uczyłem się. Za to do puszki zamykano mnie. Za to, co zwykle zamykano mnie. Bo krajpa grywałem za piwko i chleb. Na szczycie bluza tak mijało mi dzień razem. Tylko nocą do klubu puls. Jam session do rana. Wspaniali ludzie, nie powrócą już nie. Lecz we mnie zostało coś tamtych lat, mój mały, intymny, muzyczny świat. Wspominam ten miniony czas. Wiem jedno, że to nie poszło w plac. Dużo bym dał, by przeżyć to znów. W echiku czasu to byłby cud. Mam jeszcze wiarę, odmieni się los. Znów kwiatek do lufy wetknie mi ktoś. Tylko nocą do klubu puls. Jam session do rana. Tam królował blues. To już minęło. Ten klimat, ten luz. Ci wspaniali ludzie nie powrócą. Nie powrócą już nie. Macie rączki, kochani, pokażcie troszeczkę nam. Dajcie zadu, grył, jesteście tam czy nie? Właśnie tak. Jeszcze mocniej.
mów! Kochani, nie zwalniamy, lecimy dalej. Ponoć ulubiona piosenka gitarzystów z repertuaru Guns N' Roses i nosi tytuł Knock Knock on the Heaven's Door. Na pewno, kochani, każdy z nas zna i mam nadzieję, że nam pomożecie.
pani na chwilę zwolniliśmy, ale to tylko na chwilę, bo kolejny kawałek jest z repertuaru Anny Jantar. Także myślę, że i młodsze, i starsze pokolenie na pewno nam pomoże. Piosenka nosi tytuł Nic nie może przecież wiecznie trwać. Kochani, jeszcze ostatni utwór przed nami, który wykonamy w aranżacji Anny Karwan, bo on pierwszy pokazany, jak dobrze chyba pamiętam, na jakiejś gali KSW i nosi tytuł
Aleja Gwiazd. Tym utworem chcieliśmy się już z wami pożegnać. Dziękujemy wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. To był nasz pierwszy koncert wspólny, także za wszystkie niedogodności przepraszamy i mamy nadzieję, że następnym razem się poprawimy. Już będzie wszystko super. Dziękujemy wam bardzo. Buziaki! Trzymajcie się kryjów. Cześć! Przed chwilą zakończył się występ zespołu Karoliny Krawczuk, no a teraz
Proszę o wrażenia po koncercie. Koncert był genialny. Karolina jak zawsze ze swoim zespołem dała super koncert. Myślę, że przygotowała super na gwiazdę wieczoru całą publiczność, która tańczyła i bawiła się razem z nią. Koncert był naprawdę rewelacyjny. A teraz Karolina, no jestem pod wrażeniem brzmienia bardzo profesjonalnego. Zespół jest fantastyczny, jak się udało skompletować taki skład. Dobry wieczór Państwu. Skład to jest ciężkie pytanie, bo w sumie kompletowaliśmy się, potrzebowaliśmy basu, szukaliśmy basisty, potrzebowaliśmy klawiszowca, potrzebowaliśmy gitarzysty dobrego i tak cały czas nam się skład zmienia, ale wydaje mi się, że już ten skład, który jest, mam nadzieję, że pozostanie jak najdłużej, bo teraz nie chciałabym nikogo obrazić, ale współpracuję z ludźmi starszymi ode mnie, którzy mają duże pojęcie na temat muzyki, od których mogę się dużo nauczyć, za to też chciałabym im bardzo podziękować. I mam nadzieję, że więcej koncertów będzie przed nami. Brzmienie, tak jak mówiłem, bardzo profesjonalne. Repertuar też. Pozostaje tylko pogratulować występu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.